Siostry, którym głoszenie dobrej nowiny o tym, że Jezus umarł, ale zmartwychwstał i żyje, jest ważne. Drodzy ewangelizatorzy ze wspólnot, którzy przez kilka ostatnich dni głosiliście dobrą nowinę w naszym mieście, drodzy członkowie wspólnot neokatechumenalnych, którzy dzisiaj w niedzielę, jak w każdą niedzielę, głosiliście dobrą nowinę o zmartwychwstałym, siostry i bracia, drodzy i szanowni mieszkańcy naszego miasta, także ci, którzy są tutaj przypadkowo albo przejazdem, chociaż nie ma przypadków, ci, którzy są tutaj z nami. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dzisiaj kolejna niedziela Wielkanocy i chcemy jeszcze raz wszystkim powiedzieć, że Chrystus umarł, pogrzebano Go, ale zmartwychwstał, żyje. To jest dobra nowina, najlepsza z możliwych dobrych nowin, jaką możemy usłyszeć. Dobra nowina, że Jezus żyje, że jest z nami i że do Niego należy ostatnie słowo. I że On umarł, ale żyje i pokonał i złego ducha, i śmierć, i nieprawość. I że ostatecznie na tym świecie zwycięża miłość, pokój i Jezus. I do Jezusa należy ostatnie słowo. I chciałbym, żebyśmy wszyscy dzisiaj tą dobrą nowinę usłyszeli. Dlatego trochę krzyczę. I ci, którzy są tutaj blisko, i ci, którzy są tam daleko, w różnych miejscach naszego miasta, a którzy słyszą nas dzięki temu nagłośnieniu. To jest dobra nowina. Ta dobra nowina o Jezusie, który żyje, dzisiaj jeszcze jakby się pogłębia. W czwartą niedzielę Wielkanocy przeżywamy w Kościele niedzielę dobrego pasterza. Chrystus jest dobrym pasterzem, który troszczy się o swoje owce, który zna owce, któremu zależy na owcach, który dla owiec oddaje życie. Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. Chrystus, dobry pasterz, oddał za nas swoje życie. Oddał za każdego z nas. I to jest kolejna ważna, dobra wiadomość, którą chciałbym, żeby wszyscy dzisiaj usłyszeli. Przypomnieli sobie, ci, którzy jeszcze jej nie usłyszeli, to chciałbym jeszcze raz powiedzieć. Jezus jest dobrym pasterzem, który zna każdego z nas po imieniu. Każdy z nas jest dla Niego ważny. Wobec nikogo z nas Chrystus nie jest obojętny. Przyjmijcie, proszę, przyjmijmy wszyscy tą dobrą nowinę. Nie bądźmy obojętni wobec tego. Chrystus, dobry pasterz, wychodzi, przychodzi do nas. Wierzymy, że ta Eucharystia, w której uczestniczymy, jest szczególnym miejscem, w którym możemy doświadczyć, że On jest z nami, że Mu na nas zależy i chce nas prowadzić do szczęścia, które się nigdy nie skończy. Bo Chrystusowi zależy na naszym szczęściu. Dlatego też dzisiaj Kościół czyta o pięknym doświadczeniu końca czasów z Księgi Apokalipsy, gdzie będziemy mogli na końcu doświadczyć radości, która się nigdy nie skończy, która będzie trwała zawsze. I to jest kolejna dobra wiadomość, którą dzisiaj słyszymy. Chrystus, który chce naszego zbawienia, chce naszego szczęścia i chce radości, która się nigdy nie kończy. Chrystus tę radość i to szczęście pozwala nam doświadczyć już teraz, bo największą radością jest doświadczenie bliskości. Bliskości tego, który nas kocha i który z miłości do nas jest gotów oddać życie. Taką miłość możemy doświadczyć na tej Eucharystii, bo tutaj, teraz On prawdziwie przychodzi. On kocha, bo teraz On oddaje życie z miłości do nas. To się teraz dzieje na tej Eucharystii. I to jest dobra nowina dla nas wszystkich. I chciałbym, abyśmy wszyscy otwarli na tę dobrą wiadomość nasze serca. Byśmy ją przyjęli jako wiadomość bardzo osobistą.
To jest dobra nowina dla wszystkich, ale i dla każdego i każdej z was. Proszę, przyjmijcie ją. Modlę się dzisiaj, aby Duch Święty, dzięki któremu Jezus jest obecny na tej Eucharystii, żeby dotknął nasze serca i żebyśmy chcieli tę dobrą nowinę przyjąć, byśmy chcieli pozwolić, aby ona zagościła w naszych sercach, aby ona je przenikała, bo ta dobra nowina jest dla nas nadzieją, jest źródłem radości, źródłem pokoju i szczęścia. Pozwólmy sobie na to szczęście. Przyjmijmy to szczęście, które daje nam Jezus. Wielu z nas tę dobrą nowinę już przyjęło i pozwoliło na to, aby ta dobra nowina przeniknęła mocno ich serca. A gdy dobra nowina przenika mocno nas, to nie pozwala nam siedzieć cicho. To pobudza nas, abyśmy szli i innym opowiadali o naszym szczęściu. Abyśmy dzielili się tym, co sami przeżywamy. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym, którzy przez te ostatnie kilka dni w różnych miejscach naszego miasta dzielili się tym, czym sami żyją. Dzielili się dobrą nowiną, że Jezus jest z nami, daje nam szczęście i Mu bardzo na nas zależy. Dzielili się dobrą nowiną o dobrym pasterzu, który oddaje za nas życie. Bardzo dziękuję wszystkim wspólnotom. Dziękuję za to piękne, ważne, wspólne dzieło. Dziękuję szczególnie wspólnocie Przymierza Miłosierdzia i Magdzie i Markosowi, którzy tam stoją, którzy to wszystko koordynowali. Bardzo dziękuję. W tych dniach mogliśmy doświadczyć tego, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Mogliśmy doświadczyć Kościoła, który pobudzony działaniem Ducha Świętego i doświadczający miłości Jezusowej wychodzi i dzieli się tym, co jest dla Niego najcenniejsze, najważniejsze. Tak jak apostołowie na początku Kościoła, tak samo i my chcieliśmy, aby i inni mogli uczestniczyć w naszym szczęściu i naszej radości. Głosiliśmy tak, jak potrafiliśmy. Te spotkania były piękne, ważne, poruszające, ale też jesteśmy świadomi tego, że nie wszyscy chcieli słuchać tej dobrej nowiny. Może to nie był jeszcze czas dla nich. Tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, nie wszyscy chcieli słuchać Pawła i Barnaby, ale wierzymy, że Pan Bóg ma swoje drogi. Że Pan Bóg przychodzi do człowieka, jeśli tylko otworzy na niego swoje serce. I dzisiaj chcemy pamiętać o tych wszystkich, których spotkaliśmy w te kilka dni. I tych, którzy mieli otwarte serce i przyjęli dobrą nowinę, i w których ziarno Bożego Słowa jakoś spadło. I ufamy, że teraz będzie zapuści korzenie i będzie mogło owocować. I za tych, z którymi się nie spotkaliśmy, spotkaliśmy się, ale jakoś nie domówiliśmy się, którzy może nie byli gotowi albo nie chcieli jeszcze przyjąć słowa. O nich też chcemy pamiętać i z miłością modlić się za nich, aby przyszedł ten czas, by mogli także dobrą nowinę na nowo usłyszeć i przyjąć. Chcemy modlić się dzisiaj, aby dobry Bóg dotknął swoją łaską całe nasze miasto. Wszystkich, którzy tu mieszkają, pracują, którzy tutaj przyjeżdżają. Chrześcijanie mają otwarte serce. I tak jak Pawłowi i Barnabie, zależy nam na zbawieniu wszystkich. Nikogo nie wykluczamy. Wszyscy są ważni. I wszyscy chcemy, żeby usłyszeli tą dobrą nowinę o wielkiej miłości Boga do nas. I o zbawieniu, które dzieje się przez Paschę Jezusa. Chcemy, żeby ta dobra nowina do wszystkich dotarła. I chcemy, żeby ta Eucharystia na koniec tej misji niczego nie zakończyła.
Eucharystia niczego nigdy nie kończy. Eucharystia zawsze coś otwiera, do czegoś pobudza, do czegoś zaprasza. Był czas wielkiej misji, tych czterech dni. Przed nami czas małych misji. Siostry i bracia, jeżeli dobra nowina dotyka naszych serc, proszę, proszę, nieśmy tą dobrą nowinę, dzielmy się z innymi. Dzielmy się w różny sposób. Szukajmy, proszę, sposobów. Bardzo chciałbym zaprosić wszystkie wspólnoty, które dzisiaj są, które uczestniczyły w naszej misji, żebyśmy razem szukali sposobów, jak dotrzeć z dobrą nowiną do wszystkich, jak dotrzeć do każdego człowieka, jak dotrzeć do tych, którzy mają otwarte serce, do tych, którzy mają zranione serce, do tych, którzy mają odwrócone serce, do tych wszystkich, którzy są obojętni wobec dobrej nowiny. Chcemy iść do wszystkich i chcemy to, co Jezus wysłużył dla wszystkich, wszystkim zanieść i wszystkich do tego dzieła zaprosić. Proszę, szukajmy razem sposobów. Dzieło misyjne, ewangelizacja Kościoła nigdy się nie kończy. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, żeby się dzielić, żeby iść, żeby głosić. Proszę, aby nikt nie czuł się zwolniony z tego zadania. Żebyśmy wszyscy razem w jedności Kościoła, który tutaj razem w Poznaniu tworzymy, żebyśmy nabierali misyjnego ducha. I każdy z nas, i nasze wspólnoty. I na koniec chciałbym poprosić wszystkich, którzy zostali w tym czasie dotknięci Bożą łaską, którzy spotkali naszych ewangelizatorów i dla których to spotkanie było ważne. Proszę, abyście to, co się stało w waszych sercach, podjęli, rozwijali, aby to ziarno, które usłyszeliście, mogło wydawać piękny owoc. Potrzeba teraz dalszej drogi. I chciałbym prosić wszystkie wspólnoty, abyście z otwartością przyjęli tych, którzy usłyszeli pierwszy raz dobrą nowinę i którzy ją w jakiś dojrzały sposób chcą podjąć. A was, których dotknęło słowo w czasie tych dni, proszę, poszukajcie wspólnoty. Poszukajcie miejsca, gdzie będziecie mogli rozwijać się i dojrzewać. Usłyszenie dobrego słowa, Ewangelii, dobrej nowiny, to pierwszy krok. To się wszystko dopiero zaczyna, nie kończy. Najlepsze ciągle przed nami. Proszę, znajdźcie miejsce, znajdźcie wspólnotę, gdzie będziecie mogli się rozwijać i dojrzewać. W naszych ulotkach, na jednym listku są miejsca, gdzie czekają na was wspólnoty, dobrzy ludzie, którzy chcą się dzielić, aby wasze życie mogło wzrastać i rosnąć. Siostry i bracia, chcemy dzisiaj dziękować, chcemy najpierw wyznawać wiarę, że Chrystus zmartwychwstał, że żyje, że jest, że przychodzi, szczególnie w czasie tej Eucharystii. Chcemy świętować to, cieszyć się i chcemy nieść innym tę dobrą nowinę. Chcemy napełniać się nadzieją i radością, że On jest i jest blisko. I chcemy tą dobrą nowiną żyć na co dzień i chcemy tą dobrą nowiną się dzielić. Niech te piękne doświadczenia i piękne pragnienia, które są w nas i które w czasie tych dni jakoś zostały szczególnie poruszone, zadbajmy, żeby one nigdy nie zgasły.